Zapraszamy na drugą część, odtłuszczanie chemiczne, czyli jak prawidłowo odtłuszczyć powierzchnię poprzez środki chemiczne, tak żeby nadawały się do klejenia, no i później spełniały swoje normy, te, które mamy w kartach technicznych. Pamiętajcie, jeżeli nie oglądaliście części pierwszej przygotowania fizycznego powierzchni, no to zapraszam najpierw do oglądnięcia tej części, a później wrócenia tutaj do odtłuszczenia. Zanim jeszcze przejdę do omówienia odtłuszczania, tytułem wstępu jeszcze, co jest bardzo ważne i co, na co szczególną zwracamy uwagę, a jest to często no niejako także z niewiedzy ignorowane. Po pierwsze, jeżeli mamy bardzo mocno zabrudzoną część, oleje, smary, to jest silnik samochodowy, plandeka, która jeździła x czasu na dworze, tak, jeszcze po zimie albo w czasie zimy, a trzeba ją naprawić, silnik samochodowy, który pękł na przykład, łapa silnika czy cokolwiek innego, to pamiętajcie, że najpierw jest etap wstępnego umycia, czyli to najlepiej, na przykład myjka ciśnieniowa, jeżeli mamy duży element, jeżeli są małe czy nawet powtarzalne elementy i jest to zakład przemysłowy, myjka ultradźwiękowa, na daną chwilę nic lepszego nie ma od myjki ultradźwiękowej, bardzo dobrze czyści, w zasadzie najlepiej czyści i w takich domowych warunkach, no to wzięcie nawet jakiejś wody dosłownie z mydłem, ludwikiem, tak, po to, żeby wziąć szczotkę i całość z grubsza umyć, jak na przykład plandekę. I tutaj mówimy o umyciu na razie, nie o odtłuszczeniu. I co jest ważne po tym? Tak, żeby to umyć, tą powierzchnię, zetrzeć do sucha i później przejść do właściwego odtłuszczania. I odtłuszczanie, jak należy wykonywać, to zaraz będziemy pokazywać, ale nie używajcie do odtłuszczania powierzchni, bo nie jest to odtłuszczacz benzyny ekstrakcyjnej. Ona była dobra, ale 15-20 lat temu, obecnie nie jest. Acetonu od paznokci, od żony, bo tam jest witamina F, czyli inne dodatki, różnego rodzaju zmywaczy, chyba że są na czystym, na alkoholu, na przykład czystym acetonie. Jeżeli są zawarte składniki więcej niż jeden, maksymalnie do dwóch, przeważnie jest to jakiś zmywacz, a nie jest to odtłuszczacz. Czyli może służyć do umycia, ale później przed samym klejeniem użyjcie odtłuszczaczy na, tak jak my tutaj mamy, na bazach alkoholowych lub na bazach acetonowych. Ewentualnie jeszcze inne ketony, tak, które są czystymi, tutaj takimi składnikami, które nie mają dodatków w sobie, które nie zostawiają tej mikrowarstwy, tak jak benzyna, denaturat i tym podobne środki. Także zmywacz niekoniecznie musi być odtłuszczaczem i o tym pamiętajcie. Przejdziemy do tego, czym odtłuścić prawidłowo, jak to zrobić, pokażemy zaraz na materiałach. Mamy tak naprawdę w użyciu trzy rodzaje powierzchni, gdzie sobie bierzemy odtłuszczacz, no i musimy coś zetrzeć, czyli takie chusteczki bawełniane, to znaczy w zasadzie nie tyle chusteczki, co szmatki bawełniane. W tej formie, jeżeli jest to szmatka, która jest niewiadomego pochodzenia, to raczej powinniśmy używać do zmywania, a nie do odtłuszczania, bo nie wiadomo, co tam w środku jest. Jeżeli są to czyste takie czyściki bawełniane, to jak najbardziej można do tego użyć. A takie stare, że tak powiem, szmaty pocięte, dobre do umycia, z grubsza, a przed samym klejeniem, czyli te właściwe odtłuszczenie, użyjcie czyściwa takiego niepylącego lub najbardziej popularne, czyli ręcznik papierowy dobrej jakości, czy nawet zwykła chusteczka higieniczna. Głównie chodzi o to, żeby zauważyć na takiej powierzchni, czyli to znaczy na tym ręczniku, w momencie, kiedy weźmiemy odtłuszczacz, to tak jak widzicie, na szmacie takiej zwykłej
te pierwsze odtłuszczenie oczywiście można by było zobaczyć, później już by prawdopodobnie tego nie było widać, a na białej szmatce takiej, na ręczniku widać dokładnie, czy mamy jeszcze jakieś zabrudzenie, trzeba dalej odtusić, czy już jest powierzchnia przygotowana. Czyli przed samym klejeniem użyjmy po prostu takiego czyściwa lub ręcznika papierowego. Pamiętając o tym, że jeżeli czyścimy, nanosimy sobie oczywiście albo na powierzchnię, jeżeli chcemy, jeżeli są powierzchnie porowate, to na chusteczkę, na ręcznik i odtłuszczamy w jednym kierunku, czyli tak jak ja tutaj robię, tak? Czyli w jednym kierunku. Nie czyścimy tak, ponieważ przeszlifowanie, które zrobiliśmy, czy nawet nie zrobiliśmy tego, to takie przeczyszczenie, takie odtłuszczanie wciera nam w brud te mikropory, które mamy. To jest dobre do oczywiście wstępnego czyszczenia, ale nie odtłuszczania, gdzie musimy zrobić właśnie w ten sposób, czyli w jednym kierunku, który zaczęliśmy, tak żeby ściągnąć ten pył, ten brud, który mamy. Do tego się zawsze stosujcie. Zaczynając od odtłuszczania metali, mamy do dyspozycji na alkoholu i na acetonie. I teraz tak, na alkoholach jest do każdego metalu i w zasadzie do każdej powierzchni, jeżeli jest to tylko możliwe, używamy na alkoholu, ale jeżeli jest element bardzo zabrudzony i sam alkohol, że tak powiem, może nie dać rady lub będziemy nadmiernie, po prostu stracimy czas, wtedy można użyć mocniejszego na acetonie. Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby po tutaj odtłuszczeniu wygrzać nawet powierzchnię, czy nawet przed, chodzi o te odparowanie tego acetonu oraz zwłaszcza w niskich temperaturach, czyli poniżej już nawet 5 stopni na plusie. Jeżeli tego nie zrobimy, czyli nie podniesiemy tej temperatury materiału, aceton po odparowaniu może zostać mikrowarstwa osadzonej wilgoci, która spowoduje to, że będzie problem z klejeniem. Także mimo, że na metale można używać aceton, to zalecany jest alkohol izopropylowy. W wielu wypadkach jest po prostu bezpieczniejszy i łatwiejszy do stosowania. No to biorę ręcznik papierowy, pryskam na szmatkę, na ręcznik lub mogę popryskać na powierzchnię. Głównie chodzi o to, żeby jeżeli prysnę, to elementy, które mamy do klejenia później, żeby ten alkohol tam dalej się na przykład nie dostał, gdzieś nie wniknął, to tylko wtedy albo pryskamy na powierzchnię, albo na ręcznik. To już zależy od Was, na ręcznik jest po prostu bezpieczniej i to, co wcześniej mówiliśmy. Przecieram tak w jednym kierunku do momentu, żeby na chusteczce, na ręczniku nie została żaden brud, który jest do zauważenia tak po prostu fizycznie. Przecieram, już nie zostaje nic. Czyli tą powierzchnię mamy odtłuszczoną. Pamiętajcie o tym, żeby w momencie, kiedy odtłuszczymy, odstawiamy, i żeby później do czasu klejenia, w zależności kiedy to będzie, żeby ta powierzchnia była nadal czysta. Czyli jeżeli mamy wokoło gdzieś jakieś zapylenie, to już może być problem, jeżeli odtusicie, a za chwilę tutaj osiada pył. Ale w takich normalnych warunkach nie potrzeba tutaj nic więcej robić. Oczywiście odstawiając, już nie bierzemy, nie dotykamy tego, tak? Bo tu już wtedy mogą się pojawić jakieś zanieczyszczenia. Także pamiętajmy o tym, po przetarciu odkładamy do wyschnięcia, do odparowania odtłuszczacza, ewentualnie możemy podgrzać zawsze. I to samo bierzemy i odtłuszczamy tak w jednym kierunku, to co wcześniej wspominałem, do momentu, kiedy na powierzchni ręcznika będzie czyste. Zobaczcie, mam jeszcze drobinki jakiegoś pyłu. Bardziej już chyba ze stołu niż z
tej powierzchni. Ok. Dla pewności możemy wziąć czysty, nowy. I mamy powierzchnię czystą. To samo na aluminium. Zobaczcie, mimo że wyglądało na czyste, to takie nie było. Biorę nowy ręcznik. Jeżeli chodzi o czyszczenie, to pamiętajcie o tym, żeby nie tylko tak przesunąć delikatnie ten ręcznik, tą szmatkę jakąś, tylko z takim lekkim dociskiem, żeby na pewno zebrać ten tył brud, który mógł zostać. Zobaczcie, i w końcu mamy odtłuszczone po tych trzech latach. Przechodzimy do gumy i zaraz zobaczycie różnicę między powierzchnią szlifowaną, a tutaj tą gładką. Biorę ręcznik. I teraz tak, jeżeli powierzchnia była szlifowana, to wcześniej musiała przez Was być albo umyta, albo była czysta. Już wtedy wystarczy tylko wziąć, delikatnie ręcznikiem papierowym przejechać. Zawsze elementy jakieś takie czarne, jeżeli mamy gumę czarną, mogą zostać. Głównie chodzi o ten pył, bo tutaj guma przeszlifowana zawsze ten kolor będzie lekko oddawała, ponieważ w gumie mogą być na przykład dodatki węgla, tak, i innych jakichś wypełniaczy. Ale jeżeli była wcześniej umyta, przeszlifowana, to wychodzimy z założenia, że to odtłuszczenie tak naprawdę ma nam usunąć tylko te luźne związki jakiegoś pyłu po przeszlifowaniu. Co innego, jeżeli mamy tutaj tą gumę gładką, tutaj już normalnie odtłuszczamy powierzchnię do momentu, kiedy nie będzie czysta. Jeszcze raz przejadę, do upewnienia się, że już jest na pewno wszystko czyste. O. Teraz tylko wyschnięcie lub ewentualnie lekkie pogrzanie. Przechodzimy do debondu. Tutaj sprawa ma się tak samo, czyli odtłuszczacz na alkoholu, powierzchnia tutaj gładka, powierzchnia ta szlifowana, na kamerze powinno to widać być. Przecieram. W większości przypadków te elementy są czyste. Głównie chodzi o odtłuszczenie, zwłaszcza po elementach, gdzie była folia przylepna, no i mogła zostawić kawałki kleju, które nawet nie widzimy, a chodzi o ich usunięcie. No i bardzo szybko wysycha, jak widzicie, bo powierzchnia jest idealnie gładka. Teraz odtłuszczanie tworzyw. Mamy to, co wcześniej mówiłem, czyli większość tworzyw możemy bez żadnego problemu nawet po przeszlifowaniu wziąć i odtłuścić. I później już normalnie kleić. Jeżeli mamy przetarte papierem ściernym, tym czyścikiem, lub przefrezowane, znaczy przecięte lub przefrezowane, w zależności jaką technologię używamy, czy nawet laserowo, nie używajmy alkoholu, zwłaszcza przy takim ciętym laserowo pleksie, ponieważ takie przetarcie oczywiście będzie powodować to, że te mikropęknięcia, w zależności jeszcze od kleju, się pojawią. Przechodzimy do tworzyw elastycznych i plandeka przecieramy tak, żeby kawałek, który będzie klejony, był czysty. Wydawało się, że jest czysta, a zobaczcie, jednak jakiś tam pył został. To samo tutaj, nawet jeszcze więcej niż na tej plandece. Zobaczcie, jeszcze jakiś tam brud został. Jeszcze raz przeciągniemy. Pamiętajcie o tym, że
po takim przejechaniu dwuczykrotnym, żeby ten ręcznik zwinąć raz, drugi, trzeci, tak żeby już nie czyścić, tak naprawdę nie odtuszać tym brudem, który mamy już na tym ręczniku. Dobra. Przechodzimy teraz do korka. To co mówiłem, bardziej fizycznie, chemicznie, no jeżeli byłby rzeczywiście zabrudzony, tutaj nie pryskamy na powierzchnię, tak, bo zanim nam to wyschnie, to będzie trwało nie minuta, dwie czy trzy, tylko 10 minut, nieraz nawet 15, bo odtłuszczacz może gdzieś tam wniknąć i zanim się odparuje, to będzie to bardzo długo. Bierzemy po prostu na szmatkę, mówię zawsze w sensie ręcznik papierowy, tylko coś takiego, żeby ewentualny brud ściągnąć, jeżeli byłby jakiś pył, a korek praktycznie został suchy. I tak odstawimy na to 2-3 minuty. Mówimy tutaj 2-3 minuty w temperaturze pokojowej. Dobra. Przechodząc do drewna, będzie to lepiej widoczne. Czyli nie pryskamy tak. Zobaczcie, no oczywiście drewno wchłonie ten odtłuszczacz i tak naprawdę poza wchłonięciem tego szybciej lub wolniej zostanie nam powierzchnia, która będzie bardzo długo schła. To samo pryśnięcie na szmatkę, przetarcie, zobaczcie, jakieś tam kawałki, to znaczy takiego delikatnego pyłu, ewentualnie jeżeli mamy drewno nie surowe, tylko jakieś tam bejcowane, no to tutaj tą bejcę lekko będzie można ściągnąć, no i później po wyschnięciu tych kilku minut mamy powierzchnię do klejenia. Przechodzimy do kompozytu. Tutaj mamy prostą sytuację, możemy wziąć alkohol lub aceton. Powierzchnia gładka, powierzchnia ta lekko przeszlifowana. Zobaczcie, czysta po jednym przejechaniu. Dla pewności można zawsze lekko jeszcze raz przejechać. I przy acetonie pamiętajcie, albo podgrzewamy lekko tą powierzchnię, lub rzeczywiście zostawiamy na te kilka minut, żeby nie osadziła się wilgoć. Ok? I przechodzimy do kamienia. Tutaj jeżeli mamy taki porowaty, ta sama sytuacja co przy drewnie, czyli na szmatkę przecieramy i w zasadzie to wszystko. Przechodzimy do gładkiego, szlifowanego kamienia. Tutaj jest ta sama zasada tak naprawdę i przy kamieniu, i przy szkle, co wcześniej nie zaznaczałem. Robimy to dokładnie tak samo. Czy będziemy, pryśniemy to na tą powierzchnię, czy na ręcznik. Przecieramy tak, żeby całość była czysta. Dla upewnienia się możemy wziąć nową. Wcześniej była jakoś tam zabrudzona, używana. W jednym kierunku i czekamy do odparowania. Tak jak widzieliście, omówiliśmy te dwa tematy przygotowania powierzchni fizycznego i chemicznego. Jeżeli będziecie stosować się do tych zaleceń, powierzchnia będzie prawidłowo przygotowana, to w zależności jaki macie materiał i co macie pod ręką, czyli odtłuszczacz, no oczywiście to obowiązkowo, ale czy na przykład szczotka druciana, szlifierka, frez jakiś tego typu, tak? Czy w przemysłowych myjkę ciśnieniową, czy piaskowanie, no to tak tą powierzchnię będziecie szybciej lub wolniej mogli przygotować, ale nawet w domowych warunkach nie ma problemu z tym, żeby to zrobić prawidłowo.